Panie ambasador, bardzo dziękujemy za zaproszenie do pani pięknej rezydencji. Mieliśmy ten zaszczyt, by jako pierwsza telewizja witać panią w Warszawie. A teraz, 3 lata później, przyszedł czas na pożegnanie. Jak się pani czuje z tym, że opuszcza Polskę? To wzruszający moment, przyznaję. Zyskałam tu przyjaciół, którzy są dla mnie jak rodzina. Mam też poczucie, że bardzo dużo osiągnęliśmy w naszych obustronnych stosunkach. To był wyjątkowy czas, jedno z moich najlepszych życiowych doświadczeń. Chciałam zapytać o przyjaciół, o których pani wspomina. Przez ten czas była pani niezwykle oddana swojej pracy. Pani kalendarz jako przedstawicielki amerykańskiej dyplomacji w Polsce był wypełniony. Czy miała pani choć trochę wolnego czasu, by zbliżyć się do Polaków i nawiązać przyjaźnie? Oczywiście. Mam wiele wspaniałych wspomnień z naszych wspólnych kolacji tutaj, w ich domach, z wyjść do wspaniałych restauracji, które tutaj macie w Warszawie. Wyjeżdżaliśmy razem w weekendy, spędzaliśmy wspólnie wakacje. Stali się bardzo ważną częścią mojego życia. Jakie polskie smaki zostaną z panią? Czego będzie pani najbardziej brakować? Nie do końca będę tęsknić, bo moja prababcia je robiła. Uwielbiam tu pierogi, gołąbki i moje ulubione placki ziemniaczane. Nie zostawię tych smaków. Na pewno będziemy te dania przyrządzać w domu w Nowym Jorku, Waszyngtonie i na Florydzie. Wracam z dodatkowymi 5 kilogramami. Nie widać, ale było warto. To jedzenie było tego warte. Na pewno zostanie pani zapamiętana również przez swój wyjątkowy styl. Wiele osób zapewne zastanawia się, czy decyduje pani o wszystkim sama, czy może ma pani osobę, która doradza w doborze stylizacji. To mój własny styl. Nie mam zamiaru za niego przepraszać. Taka właśnie jestem. Można nazwać go ekscentrycznym, glamour, albo użyć jakiegokolwiek innego określenia. To jest okej. Jestem wystarczająco dojrzała, by czuć się pewnie ze swoim wyglądem. Nie mam stylisty, nigdy nie miałam. Sama układam włosy, sama też się maluję. To mi daje niezależność. Panie ambasador, chciałam pani zadać może dość nieformalne pytanie, ale zastanawia mnie, jak organizuje się taką życiową przeprowadzkę i rusza dalej. Czy jest pani typem osoby, która śpieszy do swoich nowych obowiązków, planów? Czy czuje się pani przywiązana do tego, co tutaj było, co się wydarzyło? Czy to emocjonujący moment? To bardzo wzruszające. To był mój dom przez ostatnie 2,5 roku. Naprawdę, czułam się tutaj jak w domu. Dlatego to takie trudne. Do tego moi przyjaciele i Polacy, do których się zbliżyłam, którzy byli dla mnie niesamowicie hojni i gościnni. Obudziłam się dzisiaj w moje urodziny i pomyślałam o mojej mamie. Wychowywałam się bez ojca jako najstarsza z 4 rodzeństwa. 2 jest tutaj ze mną. Mama owdowiała w wieku 27 lat. Została z 4 dzieci. Byłam najstarsza, miałam wtedy 7 lat. Mama mówiła mi o tym, jak ważna jest ciężka praca, zdobycie wykształcenia. Obudziłam się z myślą, oto jestem ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Przeszłam długą drogę. Jestem wdzięczna Bogu i obu naszym krajom za to nadzwyczajne doświadczenie, które jest najważniejszym w moim życiu. Przyjęła nas pani w dniu swoich urodzin, dlatego proszę przyjąć od nas te kwiaty z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ale także jako podziękowanie za wszystko, co pani zrobiła. To jeden z najpiękniejszych zwyczajów, jakie macie, wręczanie takich pięknych kwiatów. Dziękuję bardzo.
God bless you, God bless the Polish people, the United States, and stay healthy. Bądźcie zdrowi i bezpieczni. Życzymy Pani powodzenia i proszę pamiętać, że ma Pani w nas przyjaciół. Jest tu Pani zawsze mile widziana. Dziękuję.